Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i cóż, no, Talented. Tak, po delikatnych przemyśleniach i tak dalej stwierdziłem, że dziś odwiedzimy ponownie bandytę. Jeśli się nie mylę, możliwe, że jest to... Nie jest to jedno z ostatnich, ani z tego typu. To nie jest, tego co się orientuję, to jest jeszcze dużo tego. Ale tak czy inaczej gramy, powiedzmy, że z Vanishing Powderem. Z lepszym przeładowaniem, poziom 11. I tak, nie wiem, czy jest coś więcej do dodania, poza tym, że... No. W sumie cel się nie zmienił. Nadal musimy spróbować po prostu przeżyć to wszystko. Co tym idzie, przezwyciężyć, spróbować osiągnąć coś tak wspaniałego jak... Pamiętam, czy 15, czy które, ale ogólnie... Potrzebne, żeby odblokować nową postać, którą był, jeśli się nie mylę, alchemik. Już to chyba wspominałem. A może nie wspominałem. Nieistotne, tak czy inaczej. Wspaniała rzecz. Proszek, który miesza w głowach przeciwnikom, więc no, fajnie. Gorzej tylko, że on w przeciwieństwie do rzutu monetą nie zwraca monet, więc musimy ostrożnie tego używać. Ale tak. Latis, nie pamiętam, co to jest. Czemu w sumie można bardziej, nie pamiętam, czy nie wiem. Ale tak czy inaczej, reload speed, range i tak. A to na razie tyle i teraz Rapid Hunt. Nieźle. Tak czy inaczej, no. Próbujemy jak się da. Jak najszybciej przeładowywać i jak najszybciej wygrywać i liczyć na to, że zdobędziemy... A, okej, tacy są sobie myszy. Dobra, zapamiętam sobie. No i liczyć na to, że nie będziemy musieli za bardzo kupować proszku na znikanie. Ja będę kompletnie szczery z wami. Proszę, że znikanie fajna rzecz, jak już przed chwilą sprawdziłem. Ale jak mówię, jeśli nie będzie zwracał nam użytych monet, a no niestety nie będzie. Trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do tego wszystkiego. Bo jednak każda utracona moneta może oznaczać mniej więcej tyle, że w sklepie czegoś nie kupię. Ugryzienia. Myślałem, że chociaż sobie podratuję sytuację tym wszystkim, ale niestety nie. Tak, czyli luck up. Rapid hands, niech będzie więcej tego i co tam mamy. One ring i talent package. Dwie bardzo ważne rzeczy i bardzo fajne, ale... Zobaczę, ja mogę tam pójść. W sensie pójdę, ale muszę przyspieszać przeładowywanie. Bez tego nie ma nadziei. Achievementa pięknego za niedostanie obrażeń nie będzie. Ale może kiedyś się uda. I taka po prostu achievementów i tym podobnych rzeczy. Chyba achievement za to, żeby difficulty... Czym... Nie pamiętam, jak się nazywa, ale ogólnie, żeby ten nie dostać obrażeń ani raz na poziomie 10 wyżej, poza samym nie dostać obrażeń ogólnie. Więc tak, ciekawie. Nie da się totalnie na twiznę pójść, bo jest właśnie... Pierwsze, że ogólnie, żeby nie dostać, po drugie, żeby nie dostać na 10 wzwyż. Więc tak. Ciekawa sprawa, delikatnie mówiąc. I tak mi ugryzie, super. Więc, no, będę musiał próbować kiedyś. Na razie jednak to nie jest dla mnie aż takie istotne. Istotniejsze jest ogólnie, żeby sobie radzić, odkrywać nowe rzeczy i tak dalej. I sprzed. O, fajne. Że to wezmę. Samo jak oczywiście jeden pierścień. Właśnie mam jeszcze punkta. Jest coś, co warto byłoby wziąć, czy zaoszczędzę tego punkta na później? To są krytyki, można nie wybrać. Warto było tego kryta wziąć, bo już widać fajne rzeczy jak zasięg. Jest mi tylko zasięg. Bo z tych pozostałych to nie wiem, czy jest cokolwiek ciekawego. Ale tak, zasięg bardzo przydatna sprawa, bardzo cenna sprawa. To jest jedyne, co będzie nas tak naprawdę ratować przed ewentualną koniecznością używania proszku na styk. No niestety. O, jednak nie ugryzło. Cud, cud po prostu.
No niestety. Ale dobra, póki gryzie tylko, ale nie dobija, to jeszcze nie muszę się aż tak stresować. Dobra, zdążyłem. I tutaj nie zdążę. Ale z dobrej strony przynajmniej nie użyłem proszku. Teoretycznie mam trochę więcej pieniędzy zaoszczędzonych. Teoretycznie, w praktyce to może być różnie. Tak czy inaczej jednak, pierścień. Chop? Ja czegoś nie rozumiem. Chyba nie rozumiem, ale dobra. Range'a po prostu. I do widzenia. Teraz tak, 4. Reloady? Wszystkie, które widzę na pewno. Więcej range'a, więcej reloada, ale... Powiedzmy, że muszę iść w stronę Talent Package, żeby mieć jakieś ciekawe nowe rzeczy. Szczególnie, że nie pamiętam, co to bandytom można, powiedzmy, pozyskać, więc ta. Co by to było, nie było, i tak pewnie będzie ciekawe. Ale dobra. Przeładowanie już coraz przyjemniejszy ma czas. Dalej zajmuje sekundę. Minimalnie ponad sekundę, ale... A ty się minimalnie ponad, to i tak jestem w stanie powiedzieć, że już jest satysfakcjonujące tempo to. No i nadal mnie ugryzło przez moją głupotę, że zamiast strzelać tam, to strzeliłem w glutkę. Choć pewnie gdybym nie strzelił w glutkę, to glut mnie ugryzł. Ale hej! Zapowiada się mimo wszystko jeszcze stabilny przebieg. 22% szansy na to, że pojawią się monety. To już jest świetna rzecz. Lodowanie może nie najlepsze. Zasięgi za to ładne, moim odczuciem. Tak mogę powiedzieć. Zaraz będziemy mogli wziąć tego pakieta. Bo w sumie, czy najpierw warto byłoby wziąć te przeładowania? Powiedziałbym, że tak, ale nie. Już w następnym dniu, nocy, podejściu, następnej fali. W następnym poziomie, jak zwał, tak zwał, po prostu weźmiemy lepiej już sobie tego. Te talentów, czemu nie w sumie. Okej, muszę też zapamiętać, że jeden strzał jakby wystarczający jest na dwa gluty. Ale już na pająki nie. Proszek? Dobra. Trochę to było oczywiście teoretycznie marnotrawstwo, ale... Przynajmniej nie ugryźli mnie znowu. Miał, jak mówię, olbrzymie znaczenie, ale... A przecież myślę, że nie będę grał z tym proszkiem, bo... Nie jest zły, ale... Plus monetą fajniejszy. Plus to jest idealne na krytyczne sytuacje, wiecie. No, chcą was ubić, coś szybko rzucać monetą, jak brakuje amunicji. Jeszcze jak uda się dobić, to odzyskujecie zmarnowane monety. Świetna rzecz. Nie, żeby proszek sam w sobie nie był czymś ciekawym, ale... No da. Co tu mamy? Serious Spender. Czyli sklepy. Czyli jakieś lepsze sklepy, a tutaj Big Combo z Give Big Bonus. Weźmy Big Combo, Big Bonusy, czym by nie. A co to jest? Okej. Okej. Teraz powiedziawszy, dziwne są to rzeczy i trochę nie wiem, jak to ma działać. Ale dobra, pójdziemy. Tak, 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 tak. To definitywnie, jak mamy skilled, to mam teraz szybsze przeładowania. Jeśli chodzi o combo mitery, będziemy musieli też to wziąć. Wszystkie rzeczy. Ale tak. To oczywiście też wezmę. Szybsze nabijanie combo. Świetna sprawa. Ale tak, to na spokojnie. Na spokojnie. Damy radę. Mam nadzieję się rozkręcić jeszcze wystarczająco. I w sumie też mam nadzieję, że uda mi się poprawić prędkość samego szczelenia, a nie tylko prędkość przeładowań, bo jednak... No nie ukrywam, szczelenie też u nas najszybsze nie jest. No wszystko jednak, mamy już skill, więc przeładowanie jest już piękne, 0,8 sekundy. Ktoś powie, że nie czuć różnicy między 0,8 a 1 sekundą, czy tam 1,02. Ja powiem,
Ja czuję różnicę. Ale jak powtarzam, zawsze jestem dziwny, nienormalny i w ogóle jakiś specyficzny, że czuję takie rzeczy. Jak to też często opowiadałem. Ja nawet powiedzmy pod przyciskami dochodzenia postaci potrafię czuć, kiedy postać jest spowolniona, taki po prostu jakby dziwny, nienaturalny opór. Więc no. Jak mówię, ja jestem po prostu dziwakiem, który tam czym takie rzeczy robi i... To jeszcze nie jest aż takie potrzebne. Tak wezmę, ale nie jest aż takie potrzebne. Najpierw to, co jest najważniejsze. Jest tak... Dwa przeładowania tutaj i zasięg. Bardzo warto to będzie wziąć. A HP-ki też nie zaszkodzą, bo bądźmy ze sobą szczerzy. Jeśli nie będę ulepszył HP-ków, to potem i tak będę ginął. Dobra. Dobra. Zabójstwa są liczone podwójnie dla combo metera. Nie, żeby to miało wielkie znaczenie, ale... Po prostu fajnie jest mieć... większe liczniki na combo meterze. Mimo, że będą właśnie jakieś super bonusy za combo meter, więc no... Na razie po prostu bawmy się jak możemy z tym wszystkim. Jako, że i tak szczególnie nie myślę o tym, żeby... jak to się nazywa? Na razie chodzić do sklepu. To mogę spokojnie się bawić w wydawanie monet na zwiększanie combo. Dobra. No i oczywiście nagrywanie proszku znikającego, który ratuje mnie przed zostaniem ugryzionym. To też. W szczególności, że już wpada na tyle sporo monet, że jeśli nie będę tego musiał używać tak ciągle jak teraz to robię, to nawet jesteśmy w stanie coś tam zarabiać. Ale tak brilliant, nikt temu udało się osiągnąć teoretycznie. Świetnie. Dalej. W sumie to wezmę, bo czemu nie? Zapowiada się fajnie. Tam ewentualnie pójście dalej. Może tylko, że kolejna umiejętność, która kosztuje pieniądze. Ale dobra, 10 strzałów. Bez konieczności przeładowywania na krytyczne momenty lepsze niż proszek, teoretycznie. Trochę droższe, no ale... ta skuteczność się płaci. Sno. Będzie dobrze. Nadal będzie dobrze. O właśnie, zapomniałem włączyć najwspanialszą rzecz. A. Okej, to strzelę w jedną konkretną stronę. Nie można sobie wybrać, w którym kierunku chce się strzelić. I tak mi pogryzą i przynosi mi combo. Niedobrze. Czyżbym miał przegrać? Tak, to tyle. No, nie byłem w stanie nic zrobić. No cóż, masakra. Masakra, bym powiedział. Hej. Przynajmniej będzie trochę expów. I to pieniądze na start, albo... Leczenie za monety. Chyba więcej pieniędzy na starta jest lepszym wyborem. Więc ja... Nie udało się. A szkoda. Ale skoro się nie udało, to może zamiast... Jakby to najłatwiej powiedzieć... Dać mi challenge'a, skoro się nie udało zwykłe podejście. Teoretycznie ta... Jak to się nazywa? Challenge powinny być... Może i łatwiejsze trochę. Okej. 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 Ciekawe. Ciekawe, muszę przyznać. Mam 16 pocisków. Bardzo długi czas przeładowania. Normalne obrażenia. To może być naprawdę ciekawy challenge. Dostaniemy za to takiego skina na stałe sobie do używania. Tak czy inaczej. Jeśli sytuacja jest jaka jest... Pokazuje... Fajne. Ale tak, jeśli jest jak jest, musimy szukać jak najwięcej skróceń czasu przeładowania.
to znajdziemy, to już mamy ugraną grę. Marnowałem cały magazynek. Mam dużą niższy zasięg niż myślałem, ale tak. Bo to poszczęściło się na tyle, że jestem w stanie to tak przetrzymać. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Na wszelki wielki proszek. Da się ugrać. No i niestety. Szkoda, że mi udało się przejść kolejnego poziomu trudności, ale wiem, że to może trwać trochę za długo, więc... Jak mówię, challenge będzie bezpieczniejszym wyborem. Będzie, kiedy już jedną porażkę zrobiłem. Jest tak... Jest trochę zasięga i hapeków. Lepiej wezmę. To już nie wezmę. Nie, no, mogę wziąć. Dobra. I ogólnie mówiąc, to może się naprawdę przydać. Boże, że nadal nie znalazłem więcej... No, przeładowania. A przydałoby się więcej przeładowań. Pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie. Da się to jeszcze ugrać, jak tak patrzę. Ostrożny nadal z każdym pociskiem, który wypuszczam, ale da się to ugrać teoretycznie. Naprawdę mówię wam to. Naprawdę jeszcze znajdę chociaż kilka przyspieszeń przeładowań, to dopiero będzie pięknie. Jak będzie można po prostu się bawić w super potężne i super szybkie strzelanie. Lecz 5 punktów. No nie wygląda to najlepiej. Zobaczmy, tutaj jest przeładowanie. Jest kolejne przeładowanie. Dobra. Mam 2,73. Dużo lepsze niż 3,5. Patrzcie, jaka jest różnica po prostu na tym, jak ten pasek leci. Okej. Okay. Ale fajna sprawa, jak widzę, jeśli trafimy na pocisk z piłą jako pierwszy pocisk, jest wystarczająco, żeby pozbawić się na oczka. Czemu pozbawić się oczka, czy pozbyć się oczka. Więc to była dobra inwestycja. I glut? Tak, niestety glut. Za późno użyłem proszka. Ale trudno się mówi. Nawet jeśli mnie tutaj pogryzą, to w tym miejscu co znaczenia wielkiego nie ma. To i tak jest challenge, który... Jedyne co się w nim liczy, to też by go przejść finalnie. A finalnie no raczej... Inaczej. Szansa jest olbrzymia na to, że się uda przejść. Jak mówię, challenge są chyba robione na jakby teoretycznie poziomie zerowym, albo mają jeszcze jakieś w ogóle inne swoje kategorie poziomowe. Firewerka. O, widzę przyspieszenie ataków, więc tak. To to? A, to się przyda. Ale najpierw oczywiście przeładowywanka jest ważniejsza. Dobra, przy okazji. Bo to jest też najlepsza rzecz. To, że mamy szanse nie tylko na piły, które mogą szybko eliminować oczka, ale też na fajerwerki. Bo co jest ważne, te wszystkie pociski takie typu fajerwerka, piła, pomimo tego, że robią jakieś efekty, wydaje mi się, że też biją jakiś damage. To nawet normalny damage, bo popatrzcie w ten sposób, jeśli rzucimy piłę, to teoretycznie bijemy oko. To potrzebuje 3 pocisków. A piła powoduje, że po prostu otrzymuje większe obrażenia, więc wchodzi efekt piły, zadając normalne obrażenia pocisku, a potem drugi pocisk zadaje podwójne, czyli łącznie są obrażenia z 3 pocisków. Dlatego oka już padają. Dobra, graliśmy slime. Nie ma tragedii, tak? Dobra, dobra, szybko przeładowywuj. I mamy co? Kolejny raz. 4 talenty. Ale dobra, krytyki tutaj, tak. Tak, tak. I teraz następna noc. Na pewno trzeba wziąć to. I szukać dalej przeładowywania. Dobra, przyspieszmy trochę. Niech podejdą no tutaj nam różne zwiadowstwa. Co gorsza tylko to, że mamy dynki. Więc... co?
ataki będzie trzeba szybko eliminować, jak będą w zasięgu. Jeśli nie mylę, na nie będzie trzeba z 5 pocisków. Teoretycznie. I się teraz nie przekonam, bo trafiła się piła, więc... Albo 4, albo 5. A może nawet 6. Raz, dwa, trzy... 4, 5. Okej, okay. Czyli chyba 5. Ja mi wszystko to wskazuje. Nadal mogę się mylić. Ale tak. Dobra, knockback. Najważniejsza rzecz tutaj, piękny reload speed. I tu jest fajny talent, ale niestety go teraz nie zdobędziemy, bo sklepik blokuje. W związku z czym musimy pójść naokoło. I nieważne, czy będziemy iść długo naokoło, czy nawet tam nie dotrzemy. Dopóki nie mam większej ilości monet, nie ma sensu zwiedzać sklepu. Chociaż chyba 15 kosztuje jeden talent, taki kategorii najprostszej, najzwyklejszej. A jeśli tak, to w sumie... Poniekąd mógłbym tam może jednak wleść. Kupić jeden talent chociaż. Nie wiem. Jeszcze się zastanowię. Tak czy inaczej, z 3,5 sekund doszliśmy już do 2,12. Jak dla mnie jest to piękny wynik. Oczywiście może nadal być lepiej. Ja do tego dążę, żeby nie było. Ale już to jest satysfakcjonujące. Tak, wiem, że wziąłem też jedną zdolność, która działa na ostatnim pocisku magazynka, co jest takie trochę głupie, patrzę na to, że mam 16 pocisków na magazynek. Ale... To poniekąd jest głupie. Poniekąd dlatego, że to nie jest tak, że my będziemy ostrożnie strzelać pojedynczymi pociskami. Ja tu lubię salwy. 16 pocisków non-stop mogę wyrzucać po prostu na psypnięcie. No dobra, pójdźmy tutaj, bo widzę trochę zasięgów. I kolejna rzecz. Piękna. Teraz teoretycznie mamy 3 pociski na wystrzał, jeden z ostatniego slota, więc uwaga. Tak, 3 plus piło się trafiło, więc 4. No to teraz ostatni pocisk jest już tym, co będzie eliminować najbardziej wymagających oponentów. Piękne. Piękne. Coraz lepiej. Lepiej. No i fajnie wygląda ten skin gangstera. Możesz nawet podmienić sobie kondycję na tego skina już tak w normalnej rozgrywce. Po tym challenge'u. I tak, gryzło niestety, ale jak mówię... Tak trochę I don't care, czy gryzą, czy nie tak długo jak oczywiście. Przetrwam noc. Teraz przetrwać noc, to raczej problem nie będzie. I się... No, teraz się bawię z razy dwa, ale... Na co dzień jeszcze nie chcę. Razy dwójki brać się tak ciągle. Jeszcze nie ten etap. Jest tak, trochę knockbacku, trochę krytów, hapeki. Back, knockback. Big shot. Nice. I tak, udało się ominąć sklepa. Świetnie. Świetnie. Oho, wejła. Nie wiem, czy da się w sumie bardziej. Nie da się. Jeśli nie masz odpowiedniego talentu, to już się nie da bardziej, więc tamten talent to w sumie jest natychmiastowe przeładowanie dla nas, tak w tej mierze. Ja przy okazji mówiłem, nie chcę razy dwa, tymczasem ja, który teraz tutaj strzela na razy dwa. Nie no, chyba się uda. Przez to, że mamy już... No, nie najgorsze tempo przeładowywania, to chyba się naprawdę uda. Ja. Chcę w stanie przetrzymać razy dwa, wow. Oczywiście może się zdarzyć, że mi coś ugryzie, jeśli nie będę ostrożnie przemyśliwał, ale... Przemyśliwał, tak. Przemyślał. Nie będę ostrożnie kombinował, kalkulował, decydował. Ale nie przemyślał, jakoś dziwnie. Dobra, tak czy inaczej bierzemy tutaj. Teraz kryty są jeszcze cenniejsze i co coś się odkryło? A, to... Fajne. Ale jak odkryliśmy, to jest tylko na jedną linię, więc niekoniecznie muszę to brać. Dobra. Dobra, no spokojnie. Nadal jesteśmy na razy dwójce, więc... Nie ma miejsca na spokój, ale i tak już spokojnie.
stanie to nas dwójce spokojnie robić, jeśli będziemy inwestować w przeładowanie. Jak tak myślę. Nie potrzebujemy niczego więcej. Okej, więcej pocisków na ostatnich... ostatnich komorach magazynka, fajna rzecz, ale... Ale na, nawet tego już nie potrzebuję. Potrzebuję tylko prędkości przeładowania. Kolejny flawless. Już tak to nazwę. Bior to, bior to. Oho, wow, ile tu przeładowania się ukryło. Piękne. 1.29, już mam przeładowanie chyba szybsze niż nawet ta niż podstawowe przeładowanie na klasycznym bandycie. Okej, są duchy. Na pewno jeśli chodzi o duchy, trzeba szybko je eliminować, bo one bardzo przyspieszają, jak są już w drugiej połowie, chyba. A może nie druga połowa, jakiś konkretny moment? Nie wiem. Jak czy inaczej, jak zobaczę gdzieś ducha, będę starał się go szybko wyszczelać. Więcej razy dwójce. Ale nadal daj radę. Chyba wiem, jaki będzie tytuł odcinka, nawet dzięki temu. Ale tak, zanim to, co tutaj jeszcze... Zasięga trochę. Bo jednak nie mogę zapomnieć o zasięgach. I w sumie po tym... Powiedzmy po 12 nocy, czy po 12. W 12 pojedynku, jak zwał, tak zwał. Chyba już otworzę sklep, a mamy dużo pieniędzy zaoszczędzonych, więc coś tam się pokupuje. To wiem, może trafimy na przeładowania. Albo nie wiem, czy to jest realne, bo w sumie nie pamiętam, ale jeśli byśmy trafili też na damage up, ojej, to byłoby świetne. Albo na coś, co pozwoliłoby strzelać większą ilością pocisków na każdym strzale, nie tylko na ostatnim. Ale tutaj szczerze też nie mam pojęcia, czy to jest realne, czy nie. Ale tak, to tempo przeładowania. 1.09. Teraz tak, zacznijmy od jednego sklepa. Nope. Wezmę to, reroll, wezmę to, reroll. Okej. Okay. Znaczy, biorę to. Zasięga też mogę wziąć. Nie mogę, już mi nie stać. Ale można fajnie tak tutaj pohałasować. Tak czy inaczej było to warte. Tak, health, range, dalej nie idę. Czy są przeładowania? Ej, 0.85. Teraz już nic nas nie zatrzyma. To jest piękne. To jest piękne. Gram na najwyższym tempie, jakie mogę sobie ustawić. I razy dwa. A i tak na dobrze. Nie, to... Chciałbym, żeby częściej trafiały się przebiegi, na których mogę powiedzieć, że jestem w stanie tak grać. Ale zazwyczaj razy dwójka jest dla mnie zbyt szybka, zbyt chaotyczna. No nie, ale jak najwidoczniej widać, mam teraz taki OP build, że... No nie, tym razem. Czym nadal mówię, to jest challenge, więc tutaj nie ma co przywinąć tego do zwykłej rozgrywki. Pierwsza sprawa, druga... No pofarciło mi się. Przyfarciło mi się. Dobra, tak czy inaczej. Tak, 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 tak. Mam 3. Okej, to więcej zasięgu nie zaszkodzi. Kryty i przeładowanie. Co tutaj widzę? O, potężne. Dobra. Ale w sumie nawet nie potrzebujemy takich benefitów, korzyści, super znajdźków czy super mocy. To tutaj to już nieważne, co się będzie działo. Po prostu mam takie szybkie przeładowanie, że nie ma szans, żebym przegapił gdzieś coś. Nie no, wygrałem życie po prostu. Wygrałem życie. Okej, okay, odcinek i tak będzie trochę dłuższy, jak patrzę na teraz obecny czas. Czy takie klasyczne z tego, kiedy wygrywam, ale... Może... Nie będzie tragedii. Ale zobaczcie, to jest piękne. Ja wiem, że ekscytuję się jak jakiś normalny gierką, która wygląda jakby mogła powstać lata temu. Na jakiegoś Game Boya czy coś, ale to jest piękne. Jeszcze kolejna szansa na piły. Ajajaj. Toż to istnąd wejść będzie. Nieważne co się stanie, toż to będzie istna rzecz.
Naprawdę, nie wiem, czy już jest jakiś typ wroga, który mógłby namieszać tutaj w tym wszystkim. No dobra, może teoretycznie grzyb. Bo jeśli by trochę grzybów przyszło i mieliby wystarczająco szybko, poprzyspieszaliby za dużo wrogów, to coś by się zdziałało, ale... Nawet nie wiem, czy one... dały radę. Ale taka jest po prostu, wiecie, moja teoria na szybko, że grzyby może dałyby radę. Przy czym, jak mówię, może. Osobiście nie mam pojęcia. Jak się powtarzam trochę. Au. Księgi też już muszę poprawiać. Ukryte księgi. Nie, już nie czuję naprawdę potrzeby na cokolwiek. Tego nie wezmę. Jest coś, co mógłbym wziąć tak sensownie. A tutaj jest w sumie sklep. Czemu nie? Wezmę to, przerusuję. I teraz... To jest ciężka decyzja. Się... Tak. Teraz... Weźmy luck upa. Więcej pieniędzy. Więcej pieniędzy. Ja bym potrzebował naprawdę większym szans na pieniądze, ale... No jak daję, to bierę. Okej, trafiły się tutaj w czoło muchoosy. Jako nasz nowy typ wroga. Czyli inaczej mówiąc nyc, co może nam przeszkodzić. Nie, tutaj to już naprawdę jest nie do powstrzymania. Nie, pięknie, pięknie jest. Ale w sumie nie wiem, czy jest przez to cokolwiek tutaj cennego mojej uwagi, komentowanie i tak dalej. Która stała się za łatwa. To... Przeszkadzało. Ja lubię, jak są właśnie takie potężne podejścia. I okej, zasięg mam już bardzo piękny. Też tak przy okazji szybko dodam. No tak, przez to, że jest tak pięknie, co... Może to nawet lepiej. W sumie teraz to podejście i to, jak sobie dobrze radzę, mi uświadomiło jedną rzecz, że w sumie... Jest jeszcze jedna gra, w którym w sensie bym tak zagrał i zobaczył, jak tam bym poszło. I też się robi gun, jak zwykle to mówić, czyli się szczylo. Mogę wam tak tylko powiedzieć, że prawdopodobnie niedługo będzie. W tam wykonaniu. Moim. Tylko pytanie brzmi... Kiedy? A nie ukrywam, no na razie mam tego Bortato. No niedługo chyba... Jeśli ma też do Game Passa wchodzi ten... Moving Out 2, to... Kilka ten teaser. Z siostrą będziemy to nagrywać, na pewno. 100% pewności. Tam też, definitywnie. Zajmuje to trochę miejsca. No oczywiście jest mój Elden. W wykonaniu maga. No ciężko będzie to wcisnąć. Nie wiem, może jeśli mi się uda w Brutato zrobić właśnie wszystkie, jakby stać na piątkę. Albo stwierdzę, że okej, osiągnąłem sukces, bo przeszedłem piątkę raz na nagraniu, to zrobię sobie przerwę przed DLC-kiem czy coś. Wtedy wcisnę. Po prostu. Albo kto wie, może coś innego się szybko skończy. Może nawet czymś, co się szybko skończy, będzie właśnie Talented. Nie. No ja na pewno nie wiem. Gdzie to jest? Aga, to wziąć muszę. Jeszcze więcej zasięgów i ładowań. Nie, teraz już... Po prostu nawet nie widzę, żeby... W sensie, dobra, jest animacja przeładowania, ale... Jaka krótka, że tego się nie da wyłapać prawie. Tak, wcześniej też już ciężko było wyłapać, ale jeszcze się jakoś dało. Teraz to już jest większa sztuka. Nawet odrzut mam potężny, jak na sytuację, w której teoretycznie nasz odrzut jest osłabiony i tak dalej. Jeśli tak się nie mylę i patrzę, to chyba mam nawet mocniejszy, niż byśmy mieli no bazowo, na zwykłym bandycie. Teoretycznie tak. No i dobra. No i dobra. Nie ma co narzekać. 6 punktów talentu. Piękne.
Swoją drogą muszę sklepa otworzyć. A nie, już nie otworzę sklepa. Nie zauważyłem, że to już jest 20. Ciekawe, czy w sumie będzie można otworzyć ewentualnie tą noc wieczną. Czy jako, że to jest ten challenge, to nie. Dałoby się tą wieczną noc otworzyć, to chciałbym zobaczyć, jak sobie to poradzi z tą wieczną nocą. Okej. Ale w sumie ma to jeden plus. Teraz przez to, że nie tworzymy sklepa, to ostatnie pociski biją tak dużo, że po prostu nie ma szans na to, żeby... jak to się nazywa? Nie ubił jakiegoś oponenta. A jeśli jeszcze krytną, to przebijają się przez niego i lecą do następnych. No. To jest piękne. Naprawdę, to jest piękne. Rzadko kiedy trafiają się takie podejście. Znaczy okej, z jednej strony teraz mówisz rzadko, ale z drugiej było już kilka... Znaczy nie aż takich, takie to są rzadkością. Uwaga, czy dadzą opcję Eternal Knighta? The Job Survived? Nie rozumiem trochę, ale okej, tak. Dużo expów dla bandytce? Mniej niż myślałem i... No niestety nie można. Ale hej! Przynajmniej kolejny challenge za nami. No i jeśli się nie mylę, właśnie bandyty teraz można podmienić na gangstera. Ja. Jaka jest góry, jest taka sytuacja, co w tym momencie. Dzięki wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i tak. W następnym będzie dalej się męczył ze wszystkim. Prawdopodobnie jako tym razem czarodziej. Bo jakoś tak bandytom się dzisiaj nie udało i zrobiliśmy challenge, to razem czarodzieja, bo czemu nie. Czy będę robił orby, czy będę robił coś innego? Nie mam pojęcia. Będę się jeszcze w ogóle jak to wszystko zrobić, ale dobra. Starczy tego na razie mordzenia i gadania. Po prostu trzymajcie się i hej hej.